Witamy w przeglądzie redakcji Globenergia. O czym dzisiaj, Grzegorz? Dzisiaj ciekawy temat, nabycie, zbycie, spadek instalacji fotowoltaicznej i czy zostaniemy w systemie opustów. Również o tym, jak długo Państwo poczekacie na rozliczenie wniosku z programu Mój Prąd. Tak, ale także powiemy o emisyjności budynków, ile mam deklaracji, co z nich wynika oraz czy opłaca się wymienić stary kocioł na nowy kocioł. Czyli od fotowoltaiki do techniki grzewczej. Zapraszamy. No pierwszy temat bardzo ciekawy, dużo osób pytało nas w komentarzach i wreszcie zapytaliśmy jako redakcja Globenergia, konkretnie zrobiła to Maria Niewitała, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, co ze sprzedażą, nabyciem, dziedziczeniem instalacji fotowoltaicznej, czy pozostanie w systemie opustów, bo to Państwa martwi. I uzyskaliśmy wreszcie odpowiedź. Zacytujmy ją może. Zacytujmy tę odpowiedź, że w opinii Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy przypadku przeniesienia własności mikroinstalacji fotowoltaicznej po 1 kwietnia, bo nas to interesuje, z której dotąd wyprodukowana energia elektryczna była rozliczana w tak zwanym systemie opustów, będzie można wytworzoną w tej mikroinstalacji energię elektryczną nadal rozliczać w tym systemie. Czyli po sprzedaży, po dziedziczeniu nadal pozostaniemy w systemie opustów. Nie my pozostaniemy, tylko ta instalacja. Przy czym jedna rzecz tutaj się pojawia w tej odpowiedzi i tej odpowiedzi się pojawia taka druga część, którą sam bym dopisał jako redakcja Globenergia, więc pozwolę sobie dodać do Ministerstwa Klimatu i Środowiska redakcję Globenergia. Uwaga, ale jednocześnie należy podkreślić, że przedstawione przez Ministerstwo Klimatu i Środowisko i dzisiaj przez redakcję Globenergia stanowisko w tej sprawie nie stanowi wiążącej interpretacji przepisów. W przypadku sporu odnosimy się tutaj do sądu. To jest ważne właśnie w tej sprawie. Tutaj też trzeba dodać, że dość długo czekaliśmy na tą odpowiedź, co może świadczyć, że w samym ministerstwie chyba nie było pewności, jak się do tego odnieść, dlatego że temat wbrew pozorom nie jest taki prosty. I to jest znowu pogłosie tego, że tworzone jest prawo, które jest nieprecyzyjne. Dlaczego to nie jest proste? Z jednej strony jak składamy zgłoszenie instalacji, no to podajemy ten punkt przyłącza, tak? Numer punktu przyłącza. I tak się wydaje, że to jest taki PESEL fotowoltaiczny. Tak, tak. Jakby cała idea jest taka, tej też odpowiedzi, że ten opust przypisany jest do punktu PPE, czyli tego punktu poboru energii. Ale jak tak literalnie sięgniemy do ustawy, do definicji chociażby prosumenta, który nabywa te prawa, no to jest odbiorca końcowy, czyli podmiot, w tym przypadku osoba fizyczna. I nie ma tam w żadnym artykule, w żadnym miejscu odniesienia, że te prawa są połączone punkt przyłączenia plus właśnie osoba fizyczna czy firma, gdzie można byłoby w jakiś sposób scedować te prawa nabyte w opuście. Dlatego też, co istotne, warto podkreślić, że w opinii ministerstwa, że to nie jest stanowisko, tylko to jest opinia i też, że powinno być, będzie to można, a nie oznacza, że będzie to z pewnością tak rozliczane. I tutaj to, czego ja bym oczekiwał po tym pytaniu, że ministerstwo zauważy ten problem i po prostu te przepisy jednoznacznie doprecyzuje, że jednak ten opust jest liczony do punktu PPE. No bo pytanie tylko, czy to doprecyzować trzeba jako rozporządzenie ministra, czy przez nowelizację ustawy. To musi być w ustawie, to musi być nowelizacja ustawy, która jasno po prostu tą rzecz niedookreśloną dookreśli. No bo oczywiście wcześniej, jak był dla wszystkich opust, nikt o to nie dbał. No ale teraz jednak zmienia się system i pewnie wiele osób będzie chciało w tym systemie być. No dzierżawa, spadek to jest jedna rzecz, ale druga zbycie. Czyli sprzedaję dom z instalacją fotowoltaiczną, czy będę tak rozliczany, czy nie. No. Z biegiem czasu tych instalacji, które jakby będą zmieniać właściciela, będzie coraz więcej i spółki obrotu mogą zauważyć, że skoro przepisy są nieprecyzyjne, czy czasem mamy okazję pozbyć się z tego opustu. Czyli co, apelujemy o to, żeby nowelizować ustawę o. Tak, ja będę tutaj adwokatem diabła i szczerze mówiąc, ja w mojej opinii, też osoby, która nie jest prawnikiem, jeżeli trafiłoby to do sądu, wcale bym się nie spodziewał, że większość rozstrzygnięć będzie właśnie takich, jak mówi ministerstwo, no bo jednak ten punkt PPE w żadnym miejscu nie jest wskazany, że rozliczenie opustowe jest z tym powiązane, a jest jednak jednoznaczne wskazanie, że chodzi po prostu o podmiot, o osobę bądź firmę, która takie rozliczenie dostaje. Ale panie adwokacie, jednak państwo wymagacie o tym, żebyśmy wpisywali ten punkt, powoływali się na ten punkt i ta cała instalacja jest przypięta do tego punktu. Więc apelujemy do ministerstwa o jak najszybszą nowelizację.
Kolejny temat, ile poczekamy na rozliczenie z dotacji Mój Prąd? Ile poczekamy od złożenia wniosku do wypłaty? Bogdan, ile byś sobie życzył, jak się w ogóle spodziewasz, o czym rozmawiamy na temat realizacji? Składasz wniosek, dostajesz odpowiedź, czy się zakwalifikowałeś, czy nie. Co sobie byś życzył? Znaczy, ja nie mam dużych wymagań co do polskich urzędów. No myślę, 2 tygodnie, miesiąc maksymalnie bym oczekiwał. 2 tygodnie, miesiąc. Okej, czyli tak krakowskim targiem pomiędzy 2 tygodniami, miesiącem jest 20 dni. I jesteś blisko, gdybyś dodał jedno zero, bo to, co widzimy w artykule dotyczącym programu Mój Prąd i rozpatrywania wniosków, widzimy, że standardowe okresy rozliczenia, rozpatrywania wniosków to było nie 20 twoje, tylko 210 dni. Roboczych, ale teraz dodatkowo chciałbym też przypomnieć Ci, że zmieniamy, czyli z 210 zmieniamy na krócej, na 300 dni. Czyli mamy roboczych, rok, czyli mamy w rok i 2 miesiące. Rok i dwa miesiące. Znaczy, to jest informacja, którą warto podać, dlatego że bardzo wiele osób, które składa ten wniosek, jest zniecierpliwionych. Dzwoni do firmy wykonawczej, dzwoni do Narodowego Funduszu, dopytuje. No kiedy bo jednak, te pieniądze? Jednak większość osób spodziewałoby się jednak tych okresów miesiąc, dwa, no pół roku. Ale czekać ponad rok na rozliczenie dotacji to ewidentnie pokazuje, że ten system jest absolutnie niewydolny. Ale to też znowu pokłosie tego, że wpada się na bardzo dobry pomysł dotacji, bo to jest bardzo dobry pomysł, ale za tym nie idą przygotowania w infrastrukturę, bo jeżeli chce się wydać setki tysięcy dotacji, to jednak to musi być bardzo mocno zautomatyzowany system, który właśnie będzie z dozorem człowieka, ale jednak automatycznie takie dotacje przydzielał, robił przelewy, a jestem sobie w stanie wyobrazić, że tam ktoś te przelewy musi pewnie autoryzować, musi je zatwierdzać. Okej, ale mówimy nawet nie o przelewach, tylko mówimy o rozpatrywaniu wniosków. No, czyli jeszcze wcześniej jesteśmy. Trochę wcześniej, ale jeszcze oprócz tego, to nie jest tylko 300 dni. Jeżeli musimy poprawić wniosek, to jest 350 dni. Tylko co mnie troszeczkę tutaj dziwi, bo sam składałem taki wniosek Mój Prąd, jestem tym beneficjentem tej uprzywilejowanej kasty, dla przypomnienia. Co mnie jeszcze dziwi, to że ten wniosek jest bardzo prosty. Tam naprawdę niewiele danych mamy podać i trudno mi sobie wyobrazić. Ale jakieś patrząc na te liczby, tam ewidentnie nie może być automatyzmu, no bo jeżeli jest taki prosty wniosek, to on z automatu, po prostu algorytm powinien ten wniosek przeanalizować wstępnie. Oczywiście gdzieś tam kontrola człowieka powinna się doraźnie pojawiać, ale w takich sytuacjach one są niedopuszczalne, żeby czekać na przyznaną dotację ponad rok czasu. I tutaj się rodzi pytanie wielkie, kiedy wystartujemy z programem Mój Prąd 4.0, bo skoro dzisiaj musimy czekać tak długo na program 3.0, to ja się obawiam, czy rzeczywiście ten program 4.0 wystartuje w kwietniu tego też roku. Są takie bo głosy, tak się spodziewaliśmy o drugim kwartale. Są takie głosy od środka funduszu, że jednak to przedłużanie rozpoczęcia może wynikać trochę z tego, że fundusz jest po prostu niewydolny w rozdzielaniu tych dotacji, do których co do wnioski już zostały złożone. Zobaczymy, będziemy obserwować i zobaczymy, jak to się skończy. Bogdan, Twój ulubiony temat, centralna ewidencja emisyjności budynków. Polacy zgłosili już blisko 2,5 miliona wniosków ze spodziewanych 5. Widzimy też w artykule w Globe Energia, że sporo pomp ciepła jest zgłoszonych, chociaż spodziewam się, że będzie ich znacznie więcej. Popatrzmy się na jedną ciekawą sprawę, popatrzmy się na dynamikę składania tych wniosków i widzimy, że w ostatnich 2-3 miesiącach jednak sporo tych wniosków zostało złożonych, przyspieszyło to mocno. Dlaczego przyspieszyło mocno? Warto dodać, że tutaj spodziewamy się około 5 milionów, przynajmniej ponad 5 milionów. Tak, tak. To czyli razy 2, ale dynamika wzrosła. No dynamika wzrosła, skoro jest mowa o mandatach 500 zł. No i oczywiście, tak jak zwykle przy mandatach, postępowaniu sądowym te mandaty mocno rosną, więc pewnie to zdopingowało Polaków. Tutaj też widzimy, jakie źródła grzewcze jest to podzielone, przy czym przypominam, w deklaracji składamy na ogrzewanie domu informacje o źródłach, mówimy o źródłach i ciepłą wodę użytkową i możemy podać wiele źródeł i być może to rodzi sporo problemów interpretacyjnych. Tak, to jest jedna z uwag, którą ja mam do tego, do całego wniosku i tego systemu, ale patrząc na te dane, które też Państwo teraz widzicie,
Ja jednak z pewnym zaskoczeniem patrzę na wynik pomp ciepła, bo w całej liczbie źródeł, a jest to ponad 3 miliony i 2,3 miliona wniosków, więc jednak grupa mocno reprezentatywna, mamy 73 tysiące pomp ciepła, czyli tak w odniesieniu do wszystkich wniosków, no to wychodzi około 3%. Czyli tylko 3% budynków w Polsce ma pompy ciepła. To pokazuje, że tu jest jeszcze olbrzymi potencjał do tego, żeby jednak pompy ciepła mocno się w Polsce rozwijały i zastępowały te źródła wysokoemisyjne, no w szczególności w kontekście i rosnących cen węgla, i rosnących cen gazu, o których mówimy w sumie co odcinek. I szczerze mówiąc, ja się spodziewałem, że tych pomp mamy w Polsce już więcej. Znaczy ja jestem przekonany, że mamy więcej, bo jednak znamy liczby sprzedaży producentów i musimy czekać na wyniki, chociaż rzeczywiście to mocno zaskakuje. Ale drugą kwestię właśnie, bo po co się taką bazę tworzy? Bazę emisyjności budynków. Znaczy pierwsze moje skojarzenie jednak jest dla mnie najważniejsze, to walka z niską emisją. Chociaż emisyjność to jest nie czyli tylko niska emisja. Generalnie no, możemy domniemywać, że urzędnicy chcą wiedzieć, jaka jest emisyjność poszczególnych budynków. No ale jak popatrzymy sobie na wniosek, ja sobie też go przed nagraniem przejrzałem, no to tam możemy zaznaczyć kilka źródeł. No i jest logika, bo wiele budynków posiada kilka źródeł i nawet już te dane pokazują 3 miliony źródeł wytwórczych na 2,3 miliona wniosków. Ale teraz w tym wniosku nie zaznacza się, które źródło jest główne. A bardzo często jednak tak jest. Na przykład miałeś kocioł węglowy, zostawiasz ten kocioł węglowy, przechodzisz na gaz. No to nie jest tak w sobotę gazem, w poniedziałek węglem. Jednak to jest jakieś to źródło dominujące. Tak jest najczęściej. Ale jeżeli ktoś zaznacza kilka źródeł, kolektory słoneczne, kominek, bo go ma, stary kopciuch, bo też go ma, ale w sumie grzeje gazem, no to teraz co z takich danych nam wyjdzie na koniec? Jeżeli ktoś nie mówiąc o tym, że w udziale procentowym, no bo to ciężko byłoby pewnie takiemu właścicielowi domu powiedzieć w procentach, ile którym grzeje, ale nawet brak takiej informacji, co jest tym głównym źródłem, no to powoduje, że część tych deklaracji będzie taka mocno deklaratywna, z których naprawdę niewiele będzie wynikać. Przed programem jeszcze Cię interesowało połączenie fotowoltaiki z pompami ciepła. Tak, bo akurat tych danych nie ma. Jeżeli mamy kopciucha, no to tam możemy zaznaczyć, czy wykorzystujemy węgiel, drewno i tak dalej, ale jak mamy pompę ciepła, to nie zaznaczamy, czy mamy instalację fotowoltaiczną, która oczywiście pewnej części może wspomagać pracę pompy ciepła, czy korzystamy tylko z energii elektrycznej sieciowej. A to byłyby według mnie bardzo ciekawe dane statystyczne, jak właściciele pomp ciepła inwestują, bądź nie inwestują w instalację fotowoltaiczną. Tutaj mamy problemy jednak, bo tutaj mówimy o tej sferze deklaratywnej, bo jednak twardą deklaracją, czy tym twardą informacją jest to, ile mamy tych urządzeń i jakie. I to jest jakby łatwo to oszacować, łatwo to wpisać. Tutaj o czym Ty mówisz, mamy no, gruby problem, bo pytanie, co to znaczy, że bardziej używam czy mniej? I to jest takie subiektywne jakie jest zaznaczenie. Ale nawet przy takim subiektywnym zaznaczeniu to też się pokazuje pewien może trend. Dla pewnej próby badawczej, ale wydaje mi się, że może to być użyteczne już na twardo w realizacji uchwał antysmogowych, bo jednak jeżeli uchwała zakazuje całkowicie urządzenia na paliwo stałe, no to tu już wyraźnie mamy odcięcie. No, wyobrażam sobie, że w momencie dostajemy powiadomienie, że uwaga, na terenie Twojej gminy nie będziesz mógł używać tego urządzenia, na przykład. A masz go zainstalowanego. Tylko też jest takie pytanie, jak głęboko idziemy w państwie kontrolowanym, prawda? Ja tego nie podważam, tylko tak się zastanawiam, czy bo gdzieś mamy formę deklaratywną i zaleceń do formy takiej już twardej. A czy forma twarda jest, powiem Ci Grzegorz, taka, że zajmuje się tym w miastach Straż Miejska, w małych miejscowościach straż gminna i to wygląda tak, że analizuje się tak naprawdę to, co wychodzi z komina. I to jest praktyka. I ja nie sądzę, żeby tutaj te deklaracje wiele pomogły i były takim narzędziem, że urzędnicy dostają informację, że tutaj ktoś deklaruje takie źródło, którego nie powinno być zgodnie z uchwałą antysmogową, szczególnie, że te uchwały się zmieniają, a deklaracja jest na tu i teraz i to się po prostu może nawet na tydzień zmienić. Choć oczywiście po 14 dniach powinna być aktualizacja zrobiona. Bardziej, jeżeli chodzi już o wykonawczy, o którym Ty mówisz, to będzie się tym zajmowała Straż Miejska, tak jak do tej pory. Niemniej jednak konkludując, bo to jest ważne, ja ciągle stoję na stanowisku, że ta deklaracja nie jest do końca przemyślana, a biorąc pod uwagę, jaki jest duży nakład i kosztów po stronie urzędników i też osób, które muszą te deklaracje wypełniać, ja chciałbym, żeby tego typu akcje były naprawdę mocno przemyślane i żeby było jasno wiadomo, co my chcemy osiągnąć na podstawie tych deklaracji, a nie robić deklaracji, bo
bo ktoś potrzebuje jakąś statystykę, z którą nie wiadomo, jaki użytek później zrobi. Dla mnie, jako mieszkańca okolic Krakowa, tego uważanka krakowskiego mocno przykrytego smogiem, jest jednak pewien punkt, że gdzieś tam podświadomie czujemy presję, że ktoś puka do naszych drzwi i ktoś się tym właśnie interesuje. Ale ciekawe, bo ja wiem, masz dwa źródła. Masz kominek i masz pompę ciepła. Ile razy kominka używałeś? Nie używam kominka już w ogóle teraz. A zaznaczyłeś w deklaracji, że jest zainstalowany, nieużytkowany? Jest, zaznaczyłem. Zaznaczyłem ten kominek. Okay. Ale myślę, że wiele osób zaznaczy, bo sądzi, że w weekend sobie w tym kominku zapali. I statystycznie jednak bez takiej deklaracji, czy ten kominek jest twoim głównym źródłem, czy nie jest głównym źródłem, ja ciągle stoję na stanowisku, że niewiele z tego będzie wynikało. Kolejny ciekawy temat poruszony w portalu Globenergia, tym razem przez Jakuba Króla. Temat wymiany starego kotła gazowego na nowy kocioł. Dlaczego o tym rozmawiamy? Bo rosną ceny gazu. Bo rosną ceny gazu, ale w ogóle rozmawiamy o tym, że zmieniają się scenariusze, które o wcześniej w ogóle byśmy nie myśleli, wymiany urządzeń na inne. I w tym momencie dość taka rzecz, która dwa lata temu nie wzięliśmy pod uwagę w ogóle, żeby wymienić stary kocioł gazowy 16-letni na nowy kondensacyjny. I tutaj co widzimy w artykule, przy tej prostej takiej analizie niewielkiej inwestycji w nowy kocioł gazowy kondensacyjny, oszacowaliśmy, że zmniejszone będzie zużycie paliwa o około 10% i ta inwestycja zwróci się za około 8 lat, pod warunkiem, że ceny gazu będą rosnąć około o 5%. Czyli bardzo niewiele. To niewiele, 5% niewiele, to jest ostrożnie. I z jednej strony to jest ostrożna analiza, z drugiej strony temat w ogóle inwestycji. Oczywiście każda inwestycja w każdym domu różni się od siebie, bo gdzieś musimy skroplinę odprowadzić, czy prowadzić wkład do tak, ale tutaj zakładamy, budowego, że to jest relatywnie prosta wymiana, wymieniamy źródło, tam oczywiście te skropliny odprowadzamy, ale jakby nie ma tutaj bardzo dużych nakładów takich około tej wymiany i to faktycznie wtedy dałoby się w tych 6 tysiącach zrobić, ale co się tu jeszcze może zmienić, bo jak wspomniałeś, że założyliśmy w tej analizie tylko 5% wzrostu cen gazu. Patrząc na giełdę, o której mówimy w sumie co odcinek, giełdę towarową i ceny gazu, jakie tam są, można się spodziewać, że na przestrzeni najbliższego roku bądź dwóch ta cena gazu będzie nawet dwukrotnie wyższa niż to, co mamy teraz na rachunkach. A to spowoduje, że z tych 8 lat możemy zejść do 5, a może nawet krócej. Ale dlaczego o tym Państwu mówimy? Dlatego, że rosnące ceny nośników energii powodują to, że wszelkiego rodzaju działania oszczędzające energię zaczynają się coraz bardziej opłacać. No, pamiętasz kilka lat temu, jak pierwszy raz wzrosły ceny prądu, takie masowe wymiany oświetleń. Żarówek, tak? Tak, pomyśleliśmy w tym samym momencie o tym samym, tak? Oświetlenia na LED-owe, bo zaczęło się to opłacać. A potem się wkurzałem, bo w rachunku i tak nie widziałem wielkiej różnicy, bo prąd poszedł prąd do góry. Tak, tak. Ale generalnie właśnie, bo to też trzeba wiedzieć, że ten, ale mógł więcej pójść, często oszczędnością jest to, że alternatywnie zapłacilibyśmy więcej. I to, tego i już to nie czujemy, dlatego tak, nie mamy tej presji zadowolenia po wymianie, ale oszczędność jest wielka. Mówimy o tym, bo pewnie wiele osób ma stare kotły gazowe i się teraz zastanawia, czy wymienić taki kocioł gazowy na nowy. Albo na pewno inwestycja jest mniejsza. Czy też wymienić na pompę ciepła, tak. co też się opłaca, ale tutaj nakłady inwestycyjne jednak będą większe, dlatego że to nie jest taka prosta wymiana tylko źródła, ale jednak dochodzą bufory, zasobniki i tak wymiany dalej. Wymiany grzejników. Już nie mówiąc o tym. Powiększenie powierzchni, wymiany systemów grzewczych. Tak, ale warto o tym temacie powiedzieć, że jednak rosnące ceny energii będą ten rynek mocno zmieniać. Dokładnie tak. Na koniec luźne tematy i komentarze. I jedna rzecz chciałbym tutaj wrzucić. Kiedyś w artykule przedstawialiśmy w Globenergii taką analizę zużycia energii na cele grzewcze i na cele bytowe energii elektrycznej przez dom, który posiada i fotowoltaikę, i pompy ciepła. Dlaczego o tym mówię? Bo jedna rzecz, proszę Państwa, mnie boli. Boli mnie to kiedyś, kilka lat temu, jeszcze to było za czasów zielonych certyfikatów, czyli jeszcze przed systemem opustów. Byłem na takiej wizycie studyjnej w takim zmienionym terenie postgórniczym pod Düsseldorfem i tam przedstawiano mi domy blisko zero energetyczne. No i polegało to na tym, że co to znaczy blisko zero energetyczne, że te domy powinny wyprodukować tyle energii, ile zużywają w ciągu jakiegoś
sezonu, okresu obliczeniowego, w tym przypadku roku. I ja nie mówię tutaj konkretnie o systemie net meteringu, systemie opusów, tylko o takiej idei, że dom może wyprodukować tyle tej energii, ile zużyje. I chciałbym się tak odnieść do tych zmian w rozliczeniu prosumentów, ale takim szerokim podejściu do tej energetyki prosumenckiej, że szkoda mi, że gdzieś zniknęła z dyskusji ta sprawa, że nasze domy mogą produkować w długim okresie czasu tyle energii, ile zużywają. Oczywiście wiem, że mamy problemy, że nie w tym samym czasie, ale szkoda mi, że gdzieś to znikło z radaru, z dyskusji. Znikło w Polsce, ale zauważ, że w innych krajach ten temat powraca i pojawiają się wymogi, no tak jak na przykład w Niemczech, obowiązku chociażby instalacji źródeł wytwórczych w postaci chociażby instalacji fotowoltaicznych czy w niektórych krajach kolektorów słonecznych jako taki obowiązek inwestycyjny. U nas, jak patrzymy sobie na warunki techniczne, to cały czas idziemy jednak w tym kierunku, żeby obniżać ilość zużywanej energii, a brakuje trochę tego podejścia, że jednak powinny się w pewnym momencie także wymagać, żeby alternatywnie ten budynek musiał produkować właśnie energię na potrzeby. No ale powiedzmy sobie szczerze, no ostatnio jednak intencjonalnie blokowaliśmy to. Oczywiście zasłaniając się, czy... Jako rząd. Tak, oczywiście my rozmawialiśmy, jako Polska mówię, zasłanialiśmy się problemami technicznymi sieci, ale jednak systemowo działamy za tym, żeby jednak ograniczyć tą produkcję z odnawialnych źródeł, prawda? Tak, oczywiście w aspekcie ekonomicznym, ale co jednak należy podkreślić, to czy to system opustowy, czy teraz system net billingowy, on dalej jest rozliczeniem rocznym. Zmienia się to, że z rozliczenia ilościowego przechodzimy na rozliczenie kwotowe. Więc oczywiście ten system wymaga pewnego dopracowania, o czym też wielokrotnie mówiliśmy, ale już wiemy, że na rynku będą oferty, gdzie będzie można sobie już nie ilościowo, ale kwotowo bilansować rachunki za energię. Ale cały czas mówimy o systemie rozliczeń i w jakim kontekście o tym rozmawiamy? Rozmawiamy to w kontekście zwrotu z inwestycji. No ale też chciałbym przypomnieć, że oczywiście dla nas jako inwestorów, osób prywatnych, jest to jakaś lokata, inwestycja, która musi się zwrócić za jeść lat. Chcemy, żeby jak najszybciej. Ale jednak jako państwo interesuje nas to, żebyśmy produkowali tą czystą energię i uważam, że właśnie nas powinno tak zainteresować, że każdy budynek się zrównoważył w ciągu roku. I tutaj mówimy, bo tak cały czas wchodzimy w jedną stronę rozliczeń, ale do tego jest potrzebna właśnie infrastruktura techniczna i do tego jest potrzebny ten deus ex machina, czyli to oprogramowanie, algorytmy, które pomogą nas w jakiś sposób prowadzenia tego, zarządzania tą energią przez cały rok. Bo szkoda mi tego, i teraz jeszcze raz wracam do tego artykułu, który kiedyś publikowaliśmy, do tej grafiki. Naprawdę, tu akurat jest rzeczywisty dom jednorodzinny, który wyprodukował 10,6 MWh rocznie, zużył 5 MWh na pompę ciepła, czyli na ogrzewanie całkowite budynku i blisko 5 zużył na, niecałe 5, zużył na potrzeby bytowe mieszkańców na energię elektryczną. I właśnie to jest ta idea, którą powinniśmy zawalczyć i nie tylko nawet domy jednorodzinne, powinniśmy zawalczyć również o przedsiębiorstwa, właśnie żeby budynki się równoważyły. Ale naprawdę uważam, że to jest ciekawe, bo skoro powierzchnia dachu wystarcza, a 1 kW instalacji fotowoltaicznej zajmuje około 5,5–6 m², to naprawdę te dachy polskie są wystarczające w wielu miejscach, żeby wyprodukować tyle tej energii. Może też na instalacjach gruntowych również, oczywiście w zależności od dostępności. Ale tego mi szkoda. Moimi krokami, ale widzisz, bo już powiedziałeś wiele technicznych rzeczy o metrach kwadratowych, ale jednak jak popatrzymy sobie na wiele polskich nowo projektowanych domów, posiadają tak skomplikowane dachy, że tam ciężko zmieścić więcej jak 2-3 kW. I tutaj to jest właśnie też jakiś mały krok, który powinien być chociażby w warunkach technicznych wykonany, że jednak powinien taki budynek być optymalizowany pod kątem możliwości wykorzystania zielonej energii, czy w tym przypadku fotowoltaiki, nawet w przyszłości, jeżeli nie będzie to ta inwestycja. I to ciekawość dotknąłeś ciekawej rzeczy, właśnie optymalizowany, ale nie tylko dach powinien być na przykład dwuspadowy ze względu na fotowoltaikę, ale po prostu prosty dach, to w ogóle budynek mniej energii zużywa na przykład na ogrzewanie. Tak, bo skoro w miejscowych planach są tak dokładne rzeczy, jak chociażby kąt dachu określany, czy nawet w niektórych miejscach kolor dachówki, który może zastosować,
a nie ma w warunkach technicznych takiej informacji, że budynek powinien mieć pewien potencjał wykorzystania energii słonecznej. I oszczędzania, tak. Ale to jest temat chyba na zupełnie odrębny odcinek. Natomiast też zachęcamy Państwa w komentarzach do dyskusji, w jakim kierunku powinna rozwijać się ta nasza energetyka. Ja tu zachęcam do dyskusji, w jakim kierunku energetyka prosumencka. Popatrzmy się na koniec na komentarze. Tutaj komentarz, który odnosi się pana Przemka do naszego materiału o problemie odległościowym 10 H dla instalacji wiatrowych. I tutaj rozumiem, że ironicznie pan Przemek życzy każdemu pomysłodawcy tych 500 metrów, bo przypominam, że jest pomysł inicjatywy, żeby to 10 H zlikwidować i ta odległość była minimalna 500 metrów, przynajmniej w pobliżu domu. I tutaj w tym komentarzu widzimy, że tutaj pan się obawia po prostu złego samopoczucia, hałasu i innych uciążliwości. To może tak trochę z przekąsem. Ja tak samo każdemu nie życzę tego, żeby mieszkać blisko ruchliwej drogi, ale jeżeli sobie popatrzymy na to, jak blisko autostrad, dróg krajowych są lokowane budynki, i jestem przekonany, że hałas dochodzący od samochodów w tych domach jest dużo większy niż od turbiny wiatrowej. Oczywiście turbina wiatrowa generuje hałas, niemniej jednak będąc wielokrotnie przy turbinach wiatrowych, on jest naprawdę mocno odczuwalny przy samej turbinie. Jeżeli jesteśmy już kilkaset metrów, to oczywiście słychać tą turbinę, ale to jest, będzie zawsze odczucie osobiste, czy komuś to będzie bardziej przeszkadzać, komuś będzie mniej. Niemniej jednak, jeżeli miałbym wybrać, mieszkać 500 metrów od autostrady, albo drogi szybkiego ruchu, albo od drogi krajowej, czy 500 metrów od turbiny, wybrałbym turbinę. Z kilku powodów. Po pierwsze, tych dni bezwiecznych wcale nie jest parę, jest ich całkiem sporo, więc to nie, ten dźwięk nie jest non-stop. Przy autostradzie jest non-stop i to mówię też. Mieszkałem kiedyś i niestety pamiętam to. Tak, co więcej, jednak jeżeli wieje bardzo silny wiatr, to ogólnie jest bardzo dużo szumu. Jest, ten szum tła jest bardzo, bardzo wysoki, który też niweluje nam słyszalność samej turbiny wiatrowej. Więc oczywiście jest to uciążliwe w jakimś kontekście. Niemniej jednak tu zawsze, tak samo jak przy budowie dróg, no trzeba wyważyć te korzyści i koszty. Jeżeli mamy ustawę 10 H i ta odległość jest blisko 2 km i nie możemy zbudować, w ogóle rozwijać odnawialnych źródeł energii, no to trzeba te przepisy zliberalizować. Bo idąc dokładnie tym samym tropem, moglibyśmy, dając te wymogi na przykład dla dróg, w ogóle byśmy, żadna droga w Polsce nie powstała. No, zgodnie z tą odległością obecną, to rzeczywiście nie powstałaby droga. W kolejnym komentarzu pana Jana widzimy odniesienie się do systemu opustów, który w ocenie pana Jana nie będzie trwał 15 lat. Tak tylko informacyjnie, że te 15 lat do starego prosumenta nie wyglądają już na 15 lat. I pisze tutaj pan Jan, że prosumenci, którzy złożą wniosek do OSD, do przyłączenia mikroinstalacji, zostaną nie dłużej do 31 grudnia 35 roku, ale to nie jest prawda, bo prosumenci zostaną do 39 roku, czyli jeszcze mamy 17 lat zapasu, a skoro 1 kwietnia likwidujemy możliwość wejścia w system opustów, także na pewno mamy te 15 lat gwarantowane. Tak, bo trzeba brać pod uwagę, że cały czas ustawa jest nowelizowana. Tak naprawdę ona potrafi być nowelizowana kilka razy w roku, więc tutaj zawsze trzeba sięgać do aktualnego tekstu, najlepiej jednolitego, jeżeli jest, a jeżeli nie jest jednolitego, to do uchwalonego. Chociaż rzeczywiście wcześniej był taki zapis, także była ta bardzo. 2035 ona została później przesunięta. Także bardzo dziękujemy również za tę uwagę, ale za nie czujność. Ma. Za czujność. Ale nie martwmy się, 15 lat, ci co zdążyli, zostaną w systemie opustów. Na dzisiaj to tyle. Zapraszamy Państwa do komentarzy, zapraszamy Państwa do odwiedzania naszych premier w każdy piątek o godzinie 19. Zapraszamy.